Bardzo dziękuję za to. Dziękuję za to. Dziękuję za to. Dziękuję za to. Komendanci, panowie, ja chciałem serdecznie pogratulować panom i podziękować za skuteczność, za profesjonalizm, za zaangażowanie. Kiedy po raz drugi został zatrzymany Hoss, szef mafii wyłudzającej pieniądze od osób starszych, napisałem na portalu społecznościowym, że gratuluję polskiej policji, no i oczekuję tego, żeby tym razem sąd zachował się w sposób odpowiedzialny, bo przecież nie mielibyście tej pracy, gdyby nie postawa sądu, a więc gdyby nie decyzja sądu, który za kaucją zwolnił Hossa.